Otwieram 36. posiedzenie, sesję Rady Dzielnicy 9 Łagiewniki w Wałęsku. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że istnieje kworum zdolne do podejmowania prawomocnych uchwał. Proszę Państwa, dostaliście Państwo porządek obrad w pierwszej wersji. Chciałem wprowadzić dodatkowe punkty do porządku obrad. W punkcie 3.1.5 proszę o wprowadzenie, to jest punkt w sprawie korekty listy zadań powierzonych na 2013 rok w zakresie budowy, modernizacji, prac remontowych osiedlowej i szkolnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej na rok 2013. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? Proszę liczyć. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stwierdzam, że Rada podjęła decyzję jednogłośną o wprowadzeniu tego punktu do porządku obrad. Dziękuję. Proponuję wprowadzenie następnego punktu 3.1.6 w sprawie dzierżawy części działki numer 259/24 o powierzchni 0,12 hektara położonej w obrębie 44 jednostka ewidencyjna pod górze przy ulicy Koryczkowej w Krakowie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 10. Dziękuję. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony jednogłośnie. W punkcie 3.1.7 w sprawie korekty rozdysponowania środków w ramach zadań powierzonych dzielnicy 9 w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa pod nazwą Bezpieczny Kraków na rok 2012. Tu była jedna osoba. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 11. Czyli punkt został przyjęty. Proszę Państwa, w drugim podpunkcie 3.2 są projekty uchwał przygotowane przez Komisję Rady. W punkcie 3.2.1 w sprawie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przy ulicy Orzechowej 5A w Krakowie przygotowane przez Komisję Polityki Społecznej. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 11. Dziękuję. Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. W punkcie 3.2.2. Proszę, panie przewodniczący, ja się wstrzymałem. Proszę to do tego punktu. Dobrze. 10, tak. 1 wstrzymujący się. W punkcie 3.2.2 w sprawie zmian komunikacji miejskiej na terenie miasta Krakowa z dniem 17 listopada 2012 roku. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 11. Przepraszam, był ten ciąg kieszonowy głosowany przez Trąbowy, nie słyszałam. Czyli nie doszli do uchwały. To jest wprowadzenie punktu obrad. Tak. Proszę Państwa, stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Rada wyraziła zgodę na wprowadzenie punktu. 3.2.3 w sprawie projektu budowy ogródka jordanowskiego wraz z wojskiem, elementami małej architektury, alejkami pieszymi oraz drogą dojazdową i infrastrukturą techniczną na działkach 287/11, 403/1, 403/2, 287/9, obręb 31 pod górze Kraków. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad? 11. Dziękuję.
Stwierdzam, że punkt został wprowadzony. Proszę Państwa, w związku z powyższym przedstawiam pod głosowanie uzupełniony porządek obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem poszerzonego porządku obrad na dzisiejszą sesję? Dziękuję bardzo. W związku z powyższym przystępujemy do realizacji przegłosowanego porządku.